Dzień dobry, moi drodzy. W związku z tym, że oczywiście mamy końcówkę roku i w sumie to koniec miesiąca, musi być projekt Denko, tak jak wam obiecałam, czyli zużyte kosmetyki. Zobaczcie, mam tutaj już torbę. Zabieramy się za wyciąganie wszystkiego, co tutaj się znajduje i od razu wam mówię, co zużyłam w grudniu. Troszkę tego jest, ale chyba mniej niż było w poprzednich miesiącach. Zaczynamy. Mydełko w piance Bath & Body Works, przepiękny zapach, zimowa kolekcja, oczywiście jest już kolejna w użyciu. Następnie płyn micelarna, dokładnie woda micelarna regulująca mikrobiotę skórną z cynkiem, z niacynamidem, oksybią od marki Dermaceutic i wiecie co, to będzie chyba jeden z moich ulubionych płynów micelarnych, wód micelarnych. Nie dość, że fantastycznie zmywa makijaż, nie podrażnia, skóra jest po nim taka czysta, miękka, delikatnie zaróżowiona, nie ma absolutnie żadnego podrażnienia oczu, bardzo dobrze doczyszcza makijaż w okolicy oczu, świetny, świetny płyn od marki profesjonalnej. Dalej, zużyłam miniaturkę Renutriv od marki Estée Lauder, kremu do twarzy, tego w formule takiej gęstej, formule rich, bardzo fajny krem. Zresztą w ogóle cała ta seria Renutriv moim zdaniem jest bardzo, bardzo fajna. Ja najbardziej z tej całej serii uwielbiam Lotion, ale ten krem do twarzy o takiej właśnie gęstej, treściwej, grubej formule też naprawdę bardzo, bardzo fajny. Dobra, lecimy dalej. Po kolei. Następny krem, który zużyłam w tym miesiącu, wykończyłam w tym miesiącu, jest to lekki krem z niacynamidem, z borówką, z kwasem hialuronowym, nawilżenie, ochrona przed IR, oczywiście od marki Slavia Cosmetics. Bardzo, bardzo fajny krem, który moim zdaniem sprawdzi się zarówno latem, wiosną, jesienią, jak i zimą, do każdego typu skóry, świetne substancje aktywne, bardzo fajna formuła, super pracuje na skórze, pod filtrem, pod makijażem, naprawdę świetny, świetny krem. Mam tutaj również wykończone, och, tu mi wpadło, Matko Święta, całe brudne, zaraz się dowiecie dlaczego, wykończyłam serum do brwi Ila Brow i serum do rzęs Ila Lash od marki Evoe Farm, które jak wiecie uwielbiam, ale wybaczcie, że coś mi się tutaj ubrudziło, a to dlatego... że zużyłam również ten produkt do pielęgnacji, krem do pielęgnacji szyi, dekoltu od marki Filmet. Jak widzicie, ja sobie go tutaj rozcięłam, żeby wyciągnąć resztki, ale chyba tam jeszcze coś tam musiało być, bo widzę, że wpadło mi to opakowanie po serum do brwi do środka i trochę się wybrudziło, ale to nie szkodzi. Kolejny bardzo fajny produkt, chociaż powiem wam, że na początku jak go stosowałam, wydawało mi się, że widziałam większą różnicę niż po jakimś czasie. Skóra na szyi i dekolcie tak ładnie była taka miękka i wydawało mi się, że zrobiła się taka gładsza, ale już po dłuższym stosowaniu, bo tutaj mamy aż 60 ml, więc to nie jest taki, wiecie, standardowy krem 30-50, tylko mamy 60 z pompeczką, bardzo fajna konsystencja w ogóle i świetne składniki aktywne, ale wydaje mi się, że po tak miesiącu stosowania tego kremu jakoś nie widziałam aż tak dużych efektów jak na samym początku. Nie wiem, czym jest to spowodowane, czy to moją skórą, czy po prostu ona tak zaczęła reagować na ten krem, albo może potrzebowała więcej, czego ten krem z kolei jej nie dawał, ale uważam, że jest naprawdę bardzo, bardzo fajnym kremem. Słuchajcie, no to zrobię tak, żeby mi się tutaj nie pobrudziło. O. Żeby nie było. Dobra, lecimy dalej. Co my tutaj mamy? Jeszcze kilka produktów. I tak, oczywiście nie mogło być inaczej. Kolejne opakowanie lakieru do włosów, które uwielbiam, od Nivea, właśnie ten granatowy. Nie wiem, słuchajcie, co się dzieje, ale ostatnio mam problem, żeby go kupić.
prawie wszędzie jest wyprzedane. To jest ta wersja z pantenolem i wersja, która chroni włosy również przed promieniowaniem. Extra Strong 4. Ja bardzo lubię, ponieważ ona nie zostawia na moich włosach ciemnych takiego pyłku. I też nie są te włosy tak sklejone jak taka, wiecie, skorupa. Zauważyłam też, że są bardzo różne ceny na ten lakier. Przede wszystkim bardzo mocno podskoczyła jego cena. Nie wiem, jak to będzie w nowym roku i nie wiem, czy w ogóle słyszeliście, ale od nowego roku wiele marek już zadeklarowało, że podnosi ceny swoich kosmetyków. Przepraszam Was, kurier. Dobra, jestem. Słuchajcie, kurier przywiózł paczkę. Nie wiem, co to jest, widzę, że z agencji. Podejrzewam, co to może być, ale otworzymy później. Wracamy do tematu Denka. O czym ja mówiłam? A, mówiłam o tych podnoszących się cenach. Już widziałam, że kilka marek zadeklarowało, że wzrosną ceny produktów, między innymi Basic Lab. Ale wiecie co, byłam ostatnio w Lushu i w ogóle za głowę się złapałam, bo nie wiem, czy Lush podniósł ceny swoich produktów, ale słuchajcie, zapłacić za bombę do kąpieli. Widzicie ją? Widzicie ją? Próbuję się schować pod narzutę. Zapłacić za bombę do kąpieli 60 zł to jest chyba trochę lekka przesada. Więc nie zrobiłam zakupów, stwierdziłam, że jeszcze na głowę nie upadłam, żeby wrzucać do kąpieli w wannie bombę za 60 zł. Może jakbym była, wiecie, miliarderką, to może by mi to nie robiło żadnego wrażenia, ale 60 zł to trochę przesada. Dobra, lecimy dalej z projektem Denko. Wyciągam kolejne kosmetyki i teraz tak, zużyłam taką mgiełkę, słuchajcie, wodę do ciała i do włosów od marki Ritual, z jednej z moich ulubionych serii, czyli tej Ritual of Karma. To jest woda, którą w ogóle dostałam w prezencie od Magdy Meg jakiś czas temu, chyba to było na urodziny albo później, już nie pamiętam, ale wreszcie ją wykończyłam. Bardzo fajny produkt, chociaż powiem Wam szczerze, że to jest taki moim zdaniem niekoniecznie potrzebny kosmetyk w pielęgnacji. Takie wody zapachowe do twarzy, wody do twarzy. Ja wolę toniki, wolę esencje. A wody takie, które mają, to coś na zasadzie, słuchajcie, wody termalnej, które koją, łagodzą, ale też nie są takim kosmetykiem, który jest bardzo Wam potrzebny w pielęgnacji. Fajny produkt, cudowny zapach. No, dostałam w prezencie i teraz tak, zużyłam oczywiście jeden z moich ulubionych, słuchajcie, toników, płynów złuszczających z 2% kwasem salicylowym od Paula's Choice. Ja ten produkt pokazywałam Wam wielokrotnie i to jest naprawdę, słuchajcie, świetny, świetny kosmetyk. Bo przede wszystkim mamy tutaj 2% kwas salicylowy, który cudownie odblokowuje ujścia gruczołów łojowych. I kwas salicylowy powinien być taką substancją, która musi się znaleźć w pielęgnacji osób, które mają problemy z tak zwanym zapychaniem porów. Czyli widzą, że gdzieś tam coś na tej skórze się dzieje. Bo właśnie kwas salicylowy jest niezastąpiony w takim działaniu, żeby pięknie odblokować te ujścia gruczołów łojowych, delikatnie złuszczać skórę, żeby ona była ładna, promienna, oczyszczona, zwężone delikatnie pory skórne. Także pomyślcie o tym. Ja bardzo lubię ten, tak? Lubię ten, lubię ten z Clinique wersję 1.0 bez alkoholu. Teraz testuję sobie również mikrozłuszczający od Basic Lab, ale na pewno jeśli chodzi o kwas salicylowy, to moim zdaniem ten jest naprawdę świetnym, świetnym tonikiem. Zużyłam maskę do skóry głowy od marki Kevin Murphy. Ja o tym produkcie też już Wam kiedyś opowiadałam. Bardzo fajne, to jest taka dodatkowa kuracja, dodatkowa pielęgnacja w codziennej pielęgnacji włosów. Zużyłam również piankę do mycia twarzy, taki mus, delikatną piankę od marki Kylie Skin. Super była ta pianka, bardzo fajnie mi się sprawdzała, bardzo ładnie, delikatnie tak oczyszcza skórę. Ja takie pianki stosuję w porannej pielęgnacji, bo wieczorna pielęgnacja to jest zupełnie inne oczyszczanie, ale w tej porannej pielęgnacji do takiego delikatnego mycia naprawdę świetna, świetna pianka o takim przyjemnym zapachu. W ogóle ta cała formuła tej pianki, taki przyjemny mus,
super się u mnie sprawdzała. Zużyłam jeszcze jedno opakowanie wody micelarnej i to jest znowu marka Filmed, ja też ten produkt pokazywałam, bardzo, bardzo dobry. To jest woda oczyszczająco-kojąca, która jest skierowana, woda micelarna, która jest skierowana szczególnie do osób po na przykład zabiegach kosmetycznych, ze skórą taką nadreaktywną, wrażliwą, i rzeczywiście ta woda sprawdza się świetnie, dobrze oczyszcza makijaż, radzi sobie z tuszem do rzęs, przetestowałam na różnych tuszach do rzęs, no i opakowanie 500 ml, może jeszcze do niej wrócę, kolejna świetna woda micelarna z tej półki profesjonalnej. W ogóle te dwie mogę Wam z czystym sumieniem polecić, naprawdę, naprawdę super. I zbliżamy się, słuchajcie, do końca. Zużyłam krem pod oczy 165 Eye Lift od marki Pure Less. Kolejny świetny produkt z tej serii takiej bardziej napinającej, wygładzającej. Super formuła, która moim zdaniem świetnie sprawdza się w porannej pielęgnacji. 15 ml opakowanie, dobre substancje aktywne, składniki aktywne, marka, która nie testuje na zwierzętach, a jest marką również profesjonalną, zabiegową. Zużyłam produkt do ciała, czyli emulsję Dermatic Effects od marki Nuskin i to jest jeden z tych produktów, na które jest moim zdaniem bardzo duża reklama, jeśli chodzi o markę Nuskin, a ja nie zauważyłam nic, przysięgam, słuchajcie, rozmawiałam nawet na ten temat z Krysią, stosowałam tę emulsję, tak jak dziewczyny, gdzieś nad kolana, na dekolt, żeby wygładzić zmarszczki, żeby ona właśnie tak fajnie podziałała napinająco. U mnie ten produkt nie zrobił nic, słuchajcie, naprawdę, on fajnie nawilża, bardzo ładna jest po nim skóra, taka miękka, gładka, ale żeby to był taki efekt rzeczywiście liftingu, napięcia, niwelacji zmarszczek, no nie, u mnie się to nie pojawiło i słuchajcie, no mówię to z czystym sumieniem, żebyście wiedzieli, że nie wszystko z marki Nuskin, co sobie testuje, się u mnie sprawdza. Akurat ta emulsja się po prostu u mnie nie sprawdza. Wiem, że wiele dziewczyn ją zachwala, widziałam zdjęcia różnych klientów, którzy byli z niej zadowoleni. No ja niestety nie jestem, znam lepsze produkty od tego. I na koniec, moi drodzy, zapach. Wykończyłam tę buteleczkę od marki Yonel, czyli pierwsze perfumy, które pojawiły się w ofercie marki na jej wyjątkowe urodziny. Zostawiłam tutaj troszkę też tego płynu, no bo już Wam wspominałam o tym, że wysyłam buteleczki po zużytych opakowaniach, przepraszam, coś tu się poruszyło, bliskiej osobie i umówiliśmy się, że będę zostawiać trochę tego płynu, tego zapachu w środku, żeby mogła sobie też przetestować i zobaczyć, ale słuchajcie, piękny to był zapach, taki zapach dzienny, kwiatowo-owocowy. Ja tutaj bardzo mocno wyczuwałam grejpfruta, więc jeśli jesteście osobami, które lubią cytrusy, które właśnie szukają takiego grejpfruta, coś na dzień, ale żeby to był też zapach nie tylko odświeżający, ale również kobiecy, to naprawdę marka Yonel ma w ofercie przepiękne perfumy, wodę perfumowaną. Jeszcze do niej było tutaj była taka zawieszka, ale wiecie co, gdzieś mi się zapodziała, czy nie wiem, czy może ją wyrzucić. No w każdym razie na zakończenie tego grudniowego denka zapach przepiękny, który mogę Wam polecić. Ile mamy produktów? Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 zużytych opakowań kosmetycznych w grudniu. Dużo czy mało? Oczywiście w przyszłym miesiącu zrobimy kolejne denko. Nie wiem jak z nim będzie, bo wyjeżdżamy na małe wakacje, ale na pewno coś zużyję.
uwierzycie, kogo ja dzisiaj spotkałam. Całkowicie przypadkiem. Tada! Całkowicie przypadkiem. Dzień dobry. Tak, bo tego pana już dawno nie było na moim kanale. Bardzo dawno, Paweł, cię nie było. No, dzisiaj w pracy. Dzisiaj Paweł jest tutaj w Galerii Mokotów, w Estée Lauder. Proszę, jak tu pięknie się pozmieniało. Tak, po liftingu jesteśmy. No. Przepięknie, musicie na co dowiedzieć. Koniecznie. Także słuchajcie, my sobie teraz musimy trochę poplatkować. Tak. Poplatkować, a potem zabieram was dalej na spacer. A ja was pozdrawiam. Małe zakupki dla mnie zrobione. A na lunch zatrzymaliśmy się w Tokio Sushi, Choya obowiązkowo. Czekamy teraz na naszą zupkę z owocami morza. Słuchajcie, czekam na Maxa, bo wyskoczył na chwilę do swojego kolegi, coś tam mu zanieść, coś mu tam dać. I tak sobie pomyślałam, że chwilę do was pogadam, ponieważ wiem, że wiele osób z was nie korzysta z tej karty społeczność na moim kanale. A tam ostatnio wrzucałam dużo fajnych ankiet z pytaniami do was, z różnymi propozycjami, z tym, co na nowy rok, co planuję, co chciałabym robić i tak dalej. Ten kanał prowadzę przede wszystkim dla was i bardzo by mi zależało, żebyście zostawili w komentarzach wasze propozycje, przemyślenia i tak dalej. Co byście chcieli oglądać na moim kanale w nowym roku? Co was interesuje? Jakie treści? Czy bardziej kosmetyczne, czy bardziej lifestyle'owe, czy jakieś porady, czy moda, czy kuchnia i tak dalej, i tak dalej. Bo dużo osób nie głosowało w tych ankietach, które zostawiłam na karcie społeczność, ale tam też zapytałam was właśnie o konkretne tematy, bo padła taka propozycja, żeby zaktualizować top 5 i myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, szczególnie, że już dawno polecałam wam fajny serum z witaminą C, fajne produkty oczyszczające, jakieś balsamy do ciała i tak dalej. No i przez ten czas dużo się zmieniło, odkryłam wiele fajnych, nowych produktów, więc mogłabym rzeczywiście zrobić taką aktualizację. Pytacie o różne porady, na przykład pielęgnacja ciała, że tego jest bardzo mało w internecie. Dużo się mówi o pielęgnacji twarzy, ale z kolei mniej właśnie o tym, jak dbać o ciało, jakie balsamy stosować, czy jakieś ujędrniające, czy antycelulitowe i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że to jest fajna propozycja, ale ponieważ dużo osób mnie właśnie ogląda w filmach, a nie korzysta z tej karty społeczność, to dajcie znać w komentarzach, jakie są wasze propozycje, co byście chcieli oglądać, jakie tematy, co was konkretnie interesuje, jakie porady, jakie kosmetyki, z jakiej półki i tak dalej. Będę wam bardzo wdzięczna za każdy komentarz i postaram się oczywiście wykorzystać wasze propozycje i wasze opinie w nowym roku. Także czekam, piszcie koniecznie pod tym filmem. Making our Christmas memories. I've been working so much lately. I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. Cause I missed you so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh oh, la la la. Oh oh, la 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 la. Oh oh, la 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 la. Making our Christmas memories. I've been wrapping presents for you. I've been hanging marbles in the tree, and I've lit my house with Christmas lights. So you should come back home to me. And when we wake up in the morning,
be singing all the melodies until the sun comes up. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. No i mam chwilkę, żeby już sobie przycupnąć, ale zabieram się zaraz za montowanie tego vloga, więc chciałabym się już z wami pożegnać. Powiem wam, że w ogóle ostatnio mam bardzo intensywny czas. W ogóle listopad i grudzień to były tak na maksa intensywne miesiące, że jestem sama w szoku, ile się działo, ale styczeń już zaplanowany, luty już zaplanowany, w marcu też będę miała fajne wydarzenia, także powiem wam, że początek nowego roku też zapowiada się bardzo ciekawie i bardzo dobrze, że lecimy na pewien czas, żeby sobie odpocząć z Massimo, bo nabierzemy też trochę takiej energii. W ogóle dzisiaj, słuchajcie, obudziłam się dzisiaj rano, nie uwierzycie, o godzinie 7. Jak zawsze wstaję godzina 5, 5:30, mój organizm sam mnie wybudza już o tej godzinie. Ja nie potrzebuję żadnego budzika, zegarka i tak dalej. To dzisiaj obudziłam się o 7, wstałam w ogóle jak poparzona. Wpadłam do pokoju i mówię do Maśmy, czemu mnie nie obudziłaś? A on mówi, czy ty nie widzisz, jaka jesteś zmęczona? Ewidentnie twój organizm woła o to, że potrzebujesz snu i potrzebujesz odpoczynku. I później tak zaczęłam się nad tym zastanawiać i mówię, w sumie to ma rację, że jestem zmęczona, ale to wiecie, to jest też trochę takie pozytywne zmęczenie, bo jak ktoś robi w życiu to, co lubi, co kocha i co sprawia mu przyjemność, to mimo wszystko to zmęczenie nie jest takie, że wiecie, mówicie w pewnym momencie, Jezu, mam dosyć tego wszystkiego, nie chce mi się już więcej tego robić, zaczynacie narzekać, bo ja nie narzekam. Ja owszem jestem zmęczona, ale jak mówię, to jest takie pozytywne zmęczenie i tak sobie myślę, że muszę chyba przygotować wam takie podsumowanie tego roku, bo w tym roku tak dużo się działo, tyle rzeczy, tyle ludzi poznałam. To był naprawdę niesamowicie ciekawy rok, więc chyba przygotuję wam taką pogadankę i opowiem wam trochę, tak sobie podsumujemy ten 2023 rok wspólnie. No, więc myślę, że mogę się już z wami pożegnać, zabrać się za montowanie, wypić sobie ziółka, które sobie właśnie przygotowałam, a potem jeszcze chwilkę się zrelaksować z książką i zacznę przytulać poduszkę. Także dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło, buziaki. Pa!